Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska dotyczące sprawozdania ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2011 roku ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Sprawozdanie przygotowane na podstawie artykułu 4 ustawy, sporządzone przez ministra właściwego ministra spraw wewnętrznych, zawiera szczegółowe dane z realizacji ustawy, a w szczególności informacje o wydanych zezwoleniach, rodzaju i obszarze oraz terytorialnym rozmieszczeniu nieruchomości, których dotyczą zezwolenia, zasadach udzielania zezwoleń oraz przyczynach wydawania decyzji odmownych. W sprawozdaniu przedstawiono również problematykę związaną z prowadzeniem rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców bez zezwolenia oraz na podstawie zezwolenia. Część sprawozdania poświęcona została problematyce badania legalności, ważności czynności prawnych w zakresie obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców. W 2011 roku minister właściwy wydał cudzoziemcom 392 zezwolenia, z czego 309 na nabycie nieruchomości gruntowych, 71 na nabycie lokali mieszkalnych położonych w strefie nadgranicznej oraz lokali użytkowych na rzecz podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 12 na nabycie udziałów i akcji w spółkach będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce. W roku sprawozdawczym minister spraw wewnętrznych wydał 69 decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości, w tym lokali. Nie wydano żadnej decyzji odmownej w sprawie z wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie udziałów lub akcji. Podstawą wydania decyzji odmownych było najczęściej niewykazanie przez cudzoziemca, że zachodzą okoliczności uzasadniające jego trwałe więzi z Polską zgodnie z wymogami ustawy, niedostarczenie przez cudzoziemca dokumentów umożliwiających ministrowi ustalenie okoliczności faktycznych dających podstawę do wydania zezwolenia bądź sprzeciw ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a wydano 13 decyzji odmownych z uwagi na sprzeciw ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Z danych zgromadzonych w rejestrze nieruchomości, udziałów akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców na podstawie wymaganych zezwoleń wynika, iż cudzoziemcy w 2011 roku nabyli 396 nieruchomości gruntowych, 80 lokali, jedną nieruchomość gruntową, którą nabyło przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa obcego w Polsce, Ukraina. W 2011 roku zarejestrowano 291 transakcji nabycia przez cudzoziemców akcji i udziałów w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Liczba tych transakcji jest porównywalna do roku poprzedzającego, natomiast spółki, w których dokonywano w 2011 roku zmian kapitałowych, były właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości o łącznej powierzchni ponad połowę mniejszej niż rok wcześniej. W 2011 roku odnotowano 98 transakcji zawartych z naruszeniem przepisów ustawy. W 77 sprawach wskutek działań podjętych przez ministra spraw wewnętrznych strony umowy podjęły czynności, w wyniku których uzyskano stan zgodny z przepisami ustawy. Natomiast w 21 sprawach minister wystąpił do sądów z powództwem o orzeczenie nieważności z mocy prawa nabycia nieruchomości. W sądach cywilnych w 2011 roku zapadło 26 orzeczeń, w tym część dotyczyło spraw wszczętych we wcześniejszych latach. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w związku z tym, że sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2011 roku ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców zawiera wszystkie przewidziane prawem informacje, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie głosował za przyjęciem omawianego sprawozdania. Dziękuję bardzo.